Według karty onkologicznej, jeżeli będą takie przypadki, to znaczy zdarzy się pewnego rodzaju różnica w kosztach organizacyjnych, komitetu organizacyjnego, to za tą część tej niezborności, czyli za ewentualny brak środków, tudzież jakieś deficyty, będzie odpowiadał rząd centralny. Otworzyłem sobie kartę olimpijską na telefonie i w rozdziale 5, paragraf 36, strona 72, jest wyraźnie powiedziane, że odpowiedzialność finansową za wszelkie... Odpowiedzialność finansową po prostu bierze na siebie Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich oraz miasto gospodarz. Branża IT nowoczesnych technologii jest najszybciej rozwijającą się branżą na świecie. To nie jest nic odkrywczego, wszyscy o tym dobrze wiemy. Tutaj mamy zakres odpowiedzialności obszaru, który mam zaszczyt koordynować. Natomiast ja chciałbym go troszeczkę inaczej opisać. W obecnej chwili nie można przeprowadzić już żadnego projektu bez nowoczesnych technologii. Nie może funkcjonować żadna firma, nawet najmniejsza, bez nowoczesnych technologii, bez rozwiązań IT. Nowoczesne technologie są wszędzie, pomagają nam, czasami stanowią pewnego rodzaju zagrożenie, jak nie wiemy, jak je wykorzystywać. Moim zadaniem jest doprowadzić do tego, aby nowoczesne technologie wykorzystywane w czasie igrzysk i przygotowań chroniły mieszkańców tego miasta, chroniły użytkowników tych nowoczesnych technologii, pozwalały spokojnie uczestniczyć w imprezie i nie stanowiły zagrożenia. W jaki sposób to możemy realizować? Chociażby przez szereg aplikacji. Już teraz możecie Państwo kupować bilety do kina przez internet. Już teraz nowoczesne technologie pozwalają ostrzegać przed zdarzeniami niebezpiecznymi. Tak jak powiedziałem, nowoczesne technologie mają chronić ludzi, chronić tą imprezę i wspierać ją. To samo dotyczy rozwiązań energetycznych. Nowoczesne technologie potrzebują dużo prądu. Moim zadaniem jest również zadbać o to, aby tych dostaw energii nie brakło. Szanowni Państwo, jaki jest zysk z igrzysk, jeśli chodzi o nowoczesne technologie? Ktoś może powiedzieć, no właśnie, jaki? Nowoczesne technologie to jest też innowacje. My w tej chwili, nasi absolwenci, naszych uczelni bardzo często są innowacyjni, natomiast żeby zetknąć się z tymi nowoczesnymi technologiami, muszą wyjeżdżać za granicę. Polska nigdy nie była tą europejską stolicą nowoczesnych technologii. Dzięki igrzyskom mamy szansę ściągnąć tutaj najnowsze rozwiązania z branży IT, z branży informatycznej. Będziemy mieli możliwość między innymi czy to zatrudnić, czy dać pracę studentom kierunków specjalistycznych uczelni krakowskich. Dzięki igrzyskom również będziemy mogli przyspieszyć pewnego rodzaju, czy pewną presję wywołać, aby rozwiązania, które w tej chwili jeszcze nie są w Polsce standardem, aby się pojawiły. Mam na myśli chociażby system Tetra, gdzie Polska nadal jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który nie ma zintegrowanego systemu łączności. To jest ważne z punktu widzenia każdego z nas. Każdy obywatel powinien być zainteresowany tym, aby służby ratujące życie mogły zareagować błyskawicznie. Niestety, jest tak jak wspomniałem, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który nie ma jeszcze tego rozwiązania. Kolejne korzyści. Sieć szerokopasmowego internetu. Ta sieć cały czas w Małopolsce nie jest jeszcze tak gęsta, jak byśmy sobie życzyli. Nie mamy możliwości korzystać z niego wszędzie. To samo dotyczy bezprzewodowego internetu. Wie pan, że ja i tak w porównaniu z ekspertami tutaj bardzo krótko prezentowałem, więc jednak bym nalegał już ostatnie 2 minuty. Dobrze, dobrze. Tak, żeby była możliwość do dyskusji. Także tak, jak miasto, rząd podzielą się ryzykiem finansowym, to kiedy to będziemy wiedzieć? Tutaj nie mówimy o gwarancjach, tylko o tym, co w przypadku, jeśli ten budżet jest niedoszacowany, jeśli później koszty wzrosną radykalnie, jak miasto i rząd będą się dzielić tym ryzykiem? Po drugie, trzeba zwrócić uwagę na takie zagrożenie jak destabilizacja rynku budowlanego, czyli to, co widzieliśmy podczas Euro
2012 bankructwa firm, które przede wszystkim uderzały w polskich podwykonawców. Czy tutaj na przykład planowane są jakieś zmiany w prawie zamówień publicznych, które przede wszystkim ze względu na jego niedoskonałość do tych bankructw dochodziło? Poza tym trzeba pamiętać o tym, że już mamy bardzo dużo przykładów niedoszacowania kosztów budowy obiektów sportowych. W Krakowie to jest akurat Stadion Wisły, ale też pamiętajmy, że Stadion Narodowy wstępnie szacowano, że będzie kosztował 655 milionów złotych. Teraz wiemy, że kosztował ponad 3 razy więcej, około 2 miliardy złotych. Trzeba też pamiętać, jak dyskutujemy o infrastrukturze, że rosnące wydatki i te bankructwa firm zmuszają władze do rezygnacji z części projektów infrastrukturalnych. Czyli pamiętajmy, że na Euro 2012 planowano budowę 3,5 tysięcy kilometrów dróg. Ostatecznie zrealizowana została do 2012 roku około połowa planu. Kolejna kwestia, i to dokładnie w przypadku planowanego budżetu jest wątpliwość, czy koszty budowy wioski olimpijskiej nie są w tej chwili niedoszacowane. Oslo szacuje, że wioska olimpijska o bardzo podobnych rozmiarach będzie kosztowała 2,5 miliarda złotych, Kraków około 160 milionów w tej chwili. Pytanie kolejne, czy kluby sportowe poradzą sobie z utrzymaniem kolejnych obiektów? Mówię tu o hali Wisły, o hali Krakowie. Pani wiceprezydent Sroka mówiła, że w przypadku hali Wisły te koszty utrzymania będą wynosiły około 5 do 7 milionów, jeśli dobrze pamiętam. W przypadku Krakowi 15 albo 17 milionów złotych. Mamy tutaj po pierwsze wiele wątków, po drugie wiele danych, po trzecie są to zestawienia, które moim zdaniem skromnym wyciągnięte są trochę z kontekstu, bo oczywiście słyszeliśmy kilka nazwisk, słyszeliśmy kilku profesorów, kilku doktorów, natomiast jeżeli to jest możliwe, to poprosiłbym, aby do tego jakimś takim wzmocnieniem merytorycznym, faktograficznym były może jakieś wykresy, jakieś grafy, bo ja tylko jeden widziałem dzisiaj. Pani wiceprezydent Sroka poprosiła nas, żeby prezentację ograniczyć do 4-6 slajdów. Sama powiedziała, że się postara też to zrobić. Natomiast widzieliśmy, że prezentacja ekspertów była w sumie tak samo duża, jak na poprzednich konsultacjach społecznych.